Rak trzustki, bo o nim będzie mowa, to jeden z bardziej agresywnych nowotworów jamy brzusznej, budzący bardzo duże obawy. W powszechnym przeświadczeniu rak trzustki oznacza dla chorych wyrok, oznacza duże wyzwanie i generalnie postrzegany jest jako ten nowotwór, w którym nie tak wiele da się zrobić. Rzeczywistość, należy powiedzieć, nie odstaje od tego powszechnego obrazu. Tak się ostatnimi laty podziało, że raka trzustki nie tylko w Polsce, ale także na świecie jest coraz więcej. Nie znamy czynników etiologicznych, nie wiemy skąd taki rak trzustki się bierze. Na pewno jego częstość występowania rośnie z wiekiem i być może starzejące się populacje Europy Zachodniej, Ameryki właśnie narażone są na częstsze występowanie, choć to nie jest chyba jedyny powód. Jedną z gorszych rzeczy natomiast w raku trzustki jest to, że jest to bardzo późno rozpoznawany nowotwór. Nie ma specyficznych objawów, nie ma wczesnej dobrej diagnostyki, nie ma charakterystycznego badania, charakterystycznego markera, nie ma prostego badania przesiewowego, które jest w stanie nam pokazać takiego raka. Bardzo często borykamy się z problemem, gdzie z powodu objawów klinicznych, mówiąc kolokwialnie na tak zwanego nosa klinicznego, przypuszczamy, że ten chory ma raka trzustki i nie umiemy go potwierdzić w żadnych badaniach, które nam są dostępne. To jeden z problemów. Drugi problem, który niewątpliwie bardzo podnosi całą poprzeczkę diagnostyki i leczenia raka trzustki, zwłaszcza leczenia, to lokalizacja trzustki. To troszkę tak, że Pan Bóg, stwarzając trzustkę, nie pomyślał w ogóle o tym, że ktoś kiedyś będzie musiał ją leczyć. Ona jest ułożona chyba w najbardziej newralgicznym punkcie jamy brzusznej, na skrzyżowaniu wielu szlaków naczyniowych, wielu szlaków przewodu pokarmowego, zarówno typowej drogi z żołądka przez dwunastnicę owiniętą wokół głowy trzustki. Przez trzustkę przechodzą drogi żółciowe, przechodzi przewód trzustkowy, a leży ona na naczyniach, które zaopatrują w krew bądź odprowadzają krew praktycznie z całej jamy brzusznej. Stąd nowotwór ten bardzo szybko, we wczesnym już etapie, stosunkowo niewielki nowotwór, może naciekać sąsiadujące struktury, bądź to bardzo utrudniając samą operację, bądź to bardzo powiększając zakres tej operacji. Kolejną trudnością, na które napotykają lekarze leczący raka trzustki, jest jego bardzo specyficzna biologia. To jest nowotwór rzeczywiście niezwykle agresywny, rosnący inaczej niż większość nowotworów jamy brzusznej. W tym przypadku uzyskanie dobrych marginesów jest bardzo trudne. Bardzo często bowiem poza głównym guzem znajdują się drobne skupienia komórek nowotworowych, często w dość dużej odległości od właściwego guza, co czyni usunięcie radykalne, usunięcie raka trzustki w całości bardzo skomplikowanym problemem. Im więcej wiemy na temat biologii tego nowotworu, im dokładniej oceniamy jego budowę, im lepsze są kryteria oceny radykalności onkologicznej, tym częściej okazuje się, że nasze leczenie chirurgiczne wcale nie jest leczeniem radykalnym, że tak naprawdę marginesy resekcji są zajęte przez nowotwór i stąd takie pesymistyczne rokowanie w tej chorobie. A kolejna rzecz, która też jest kłopotem, to od czego zacząłem, starzejąca się populacja. Przed chorym z rakiem trzustki jest olbrzymi zabieg, jeden z największych, jakie planowo są wykonywane w obrębie jamy brzusznej. Nie trzeba być fachowcem, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że im rozleglejsza operacja, im trudniejsza operacja, tym ryzyko powikłań większe, tym większa szansa na niepowodzenie w okresie okołooperacyjnym. Wśród powikłań znajdują się również te najcięższe przebiegi, przebiegi śmiertelne. A z tego rodzaju sytuacją musi się zmagać często organizm osoby 70-paroletniej, 80 niekiedy. A czasy nastały takie, gdzie nie odmawia się leczenia onkologicznego z powodu wieku, choć często zadajemy sobie oczywiście pytanie o sens takiego postępowania. Diagnostyka raka trzustki jest niezwykle skomplikowana. Ten rak w zasadzie nie ma wczesnych objawów. On może być zlokalizowany w różnych częściach trzustki. Najczęściej zlokalizowany jest w głowie,
I tu wiodącym objawem może być żółtaczka, z tym, że to jest również objaw późny. Z reguły jest to żółtaczka bezbólowa. Chory zauważa ni stąd, ni zowąd, że zżółkł, że zaczął oddawać ciemniejszy mocz, że gałki oczne czy skóra stały się bardziej żółte. Zwykle jest to objaw już dość zaawansowanej choroby. Istnieją też inne objawy. Cukrzyca pojawiająca się znikąd u dorosłej osoby, szczupłej osoby, utrata masy ciała, bóle w okolicach lędźwiowych, trudne do sprecyzowania dolegliwości gastryczne. W zasadzie za wyjątkiem żółtaczki żaden z tych objawów nie jest charakterystyczny. Guzy zlokalizowane w trzonie, w ogonie trzustki w zasadzie w ogóle nie mają swoich objawów. Rozpoznajemy bardzo zaawansowane nowotwory, które bądź to zostały wykryte w badaniach obrazowych, takich jak USG, czy tomografia wykonywanych z innych wskazań, bądź to u chorych, u których ten guz już jest tak zaawansowany, że spowodował istotne wyniszczenie, istotną utratę masy ciała, zatkanie jakiejś części przewodu pokarmowego, na przykład dwunastnicy, czy uporczywe bóle w okolicy lędźwiowej, które z reguły są objawem wyjścia nowotworu już poza trzustkę i nacieku na pnie nerwowe okołoaortalne. Mimo takiego obrazu klinicznego, niecharakterystycznego i budzącego dużo wątpliwości, w sumie współwystępującego w szeregu innych chorób, niekoniecznie w raku trzustki, niekiedy mamy głębokie przekonanie, że chory ten nowotwór trzustki posiada. I tu zaczyna się nasz prawdziwy problem. Jak potwierdzić to rozpoznanie? Potwierdzenie bowiem tego rozpoznania jest warunkiem rozpoczęcia leczenia. Uwidocznienie guza trzustki w badaniach obrazowych bywa bardzo trudne. Nawet u chorego z typowym obrazem klinicznym, chory z bezbólową żółtaczką, utratą masy ciała, cukrzycą rozpoznaną raptem kilka miesięcy temu i wszystko wygląda klinicznie, powinien mieć jednoznacznie raka głowy trzustki. Wykonujemy badania obrazowe takie jak tomografia, rezonans, USG i nie widzimy tego guza trzustki. To nie jest nieudolność radiologów bardzo często, to nie jest również zły sprzęt, którym dysponujemy. Wynika to z tego, że charakterystyka tkankowa guza trzustki jest bardzo zbliżona do prawidłowej trzustki. I tak długo, jak ten guz jest stosunkowo mały, może się po prostu w tych badaniach nie odróżniać. Duży guz, który spowoduje powiększenie całej trzustki, tak, no tylko duży guz to już będzie najczęściej guz nieoperacyjny. I tu jest duży problem. To jest bardzo założony problem, a tymczasem my musimy ten nowotwór uwidocznić po to, żebyśmy mogli postawić wskazania do leczenia operacyjnego. Możemy się posiłkować dwoma badaniami, które wnoszą nam nieco więcej informacji, są nieco bardziej czułe. Jednym z nich jest endoskopowe USG i to jest badanie uchodzące za złoty standard w rozpoznawaniu i w diagnostyce guzów trzustki. Bardzo często z niego korzystamy. Ono umożliwia oglądnięcie tego guza najbliżej jak się da poprzez ścianę dwunastnicy czy ścianę żołądka i bardzo często to jest jedyne badanie, w którym udaje się uwidocznić ten guz. Pomaga nam też niekiedy badanie PET, które pozwala uwidocznić guza albo przynajmniej pokazać podwyższoną aktywność metaboliczną w powiększonej głowie czy trzonie trzustki. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić w diagnostyce nowotworu trzustki, tak jak i wszystkich nowotworów, jest ustalenie stopnia zaawansowania. Zaplanowanie leczenia bowiem dokładnie od tego zależy, przede wszystkim. Zatem zaczynamy poszukiwanie przede wszystkim przerzutów odległych. Tu tomografia, rezonans, PET sprawdzają się bardzo dobrze. Niestety wystąpienie przerzutów odległych w przypadku raka trzustki przekreśla szansę chorego na leczenie radykalne. Takiego chorego wyleczyć nie będzie się dało. A druga rzecz, którą musimy zrobić w ocenie stopnia zaawansowania raka trzustki, to ocena stopnia zaawansowania miejscowego. Nacieku na sąsiadujące struktury, zwłaszcza na naczynia, na tętnicę wątrobową, tętnicę kreskową, żyłę wrotną, żyłę główną, dolną. To są te struktury, których naciek może bądź to uniemożliwić usunięcie guza, bądź to znacznie go utrudnić, zwiększając ryzyko powikłań operacyjnych, no i też zmniejszając szansę na wykonanie zabiegu radykalnego, zabiegu leczącego. Do całkiem niedawna w chirurgii trzustki obowiązywała zasada uzyskania weryfikacji histologicznej
przed podjęciem decyzji o leczeniu. I to jest olbrzymi kłopot. Taką weryfikację można uzyskać jedynie drogą biopsji, albo wykonywanej przez skórnię, czyli igłą wprowadzaną przez powłoki do guza pod kontrolą USG lub tomografii komputerowej, bądź nowocześniejszą metodą, igłą wprowadzaną pod kontrolą endoskopowego USG. Trzeba tylko pamiętać o tym, że to jest badanie posiadające olbrzymi margines błędu. Po pierwsze, trzeba dobrze uwidocznić guza, z tym, jak już mówiłem, jest problem. Trzeba trafić w niego igłą, nie przechodząc przez życiowo istotne struktury, których uszkodzenie mogłoby być powodem powikłań. I guz nowotworowy nie składa się jedynie z komórek nowotworowych. Składa się z dużej ilości prawidłowej tkanki, normalnej tkanki gruczołowej, tkanki podporowej, naczyń, nerwów. Nigdy nie mamy gwarancji, że nawet jeżeli wprowadzimy igłę biopsyjną do guza, pobierzemy akurat takie komórki, które będą reprezentatywne, które będą komórkami nowotworowymi. I co wówczas? No niestety badanie biopsyjne nie wyklucza guza trzustki. Jeżeli jest dodatnie, potwierdza. Jeżeli jest ujemne, tak naprawdę nie świadczy o niczym. I co? Kolejna biopsja, kolejna, kolejna. Pomiędzy każdymi biopsjami następuje oczekiwanie na wynik. Kolejny termin, kolejne oczekiwanie na wynik. Jest udowodnione, że dążenie do uzyskania weryfikacji histologicznej w przypadku raka trzustki opóźnia rozpoczęcie leczenia o około 3 miesiące, obniżając szansę na wykonanie zabiegu radykalnego. Stąd ostatnimi czasy chirurdzy specjalizujący się w chirurgii trzustki podjęli wyzwanie decyzji o leczeniu operacyjnym podejmowanej na podstawie jedynie obrazu klinicznego. Różnica jest mniej więcej taka jak pomiędzy procesem opartym o dowody, a procesem poszlakowym. Jeżeli mamy dużo danych przemawiających za tym, że to jest guz trzustki, chory z żółtaczką bezbólową, typowym zwężeniem w drogach żółciowych, z guzem opisywanym w tomografii, z podwyższeniem markeru nowotworowego, który oczywiście może być podwyższony, może nie być. Po zebraniu tych wszystkich danych, które przemawiają, że mamy do czynienia z guzem trzustki, uznajemy, że jest to wystarczające wskazanie do leczenia operacyjnego bez weryfikacji histologicznej. Tego rodzaju postępowanie pozwoliło nam przyspieszyć decyzję o leczeniu, co skutkuje około 30% wyższą szansą na wykonanie zabiegu sekcyjnego. Mówiąc bardzo kolokwialnie, zmniejszyła nam się ilość operacji, które określamy wietrzeniem brzucha, otwarciem i zamknięciem z powodu braku możliwości wykonania jakiejś operacji. Generalnie rak trzustki jest nowotworem powodującym wiele kłopotów i bardzo frustrującym. Trudne jest podjęcie decyzji o leczeniu, trudne jest postawienie rozpoznania. Zabiegi operacyjne w raku trzustki uchodzą za najbardziej złożone zabiegi i niestety dość często wikłające się. Tymczasem na chwilę obecną jedyną opcją terapeutyczną jest całkowite usunięcie nowotworu trzustki, usunięcie chirurgicznie. Nie ma możliwości uzyskania radykalnego wyleczenia nowotworu innymi sposobami. Techniki takie jak radioterapia, chemioterapia, miejscowe zniszczenie guza przy pomocy takich narzędzi jak na przykład NanoKnife czy ablacja prowadzą jedynie do spowolnienia przebiegu nowotworu, mają właściwie znaczenie paliatywne. Zatem jedyną szansą na wyleczenie, a tych szans tak naprawdę nie ma niestety aż tak wiele, jest wykonanie zabiegu operacyjnego, który w założeniu będzie zabiegiem radykalnym, czyli zabiegiem usuwającym nowotwór w całości z marginesami niezmienionych tkanek nowotworowych oraz z węzłami chłonnymi, do których potencjalnie taki nowotwór może przerzutować. Odnośnie węzłów chłonnych sprawa bywa kontrowersyjna. Istnieje grupa chirurgów twierdząca, że to nie poprawia rokowania, że jedyny zysk, który mamy z usuwania węzłów chłonnych, to określenie stopnia zaawansowania. Nie mamy jak się dowiedzieć, czy w tych węzłach są przerzuty, czy nie, jeśli ich nie usuniemy i nie zbadamy pod mikroskopem. Wydaje się jednak, jak pokazuje większość badań, że usunięcie układu chłonnego w miarę rozległe
właściwie im rozleglejsze, tym lepiej, poprawia nieznacznie, ale jednak poprawia wyniki leczenia. Gdzie zatem tak na dobrą sprawę trudność? Trudność zabiegu operacyjnego można podzielić na dwa etapy. Na etap resekcyjny i etap rekonstrukcyjny. Najbardziej złożone to zabiegi nowotworów zlokalizowanych w głowie trzustki. Ta głowa trzustki zlokalizowana jest w miejscu dość trudno dostępnym z sąsiedztwem licznych, istotnych struktur dla życia i funkcjonowania przewodu pokarmowego. Typowy zabieg usunięcia raka głowy trzustki, najczęstszej lokalizacji, najczęstszego nowotworu trzustki, polega na usunięciu głowy trzustki, dwunastnicy, która jest rozpięta na głowie trzustki i posiada to samo ukrwienie, które posiada głowa trzustki, fragmentu jelita cienkiego pierwszej pętli, często również fragmentu żołądka, choć coraz częściej staramy się pozostawić ten żołądek, jeżeli warunki w polu operacyjnym pozwalają. Dalszej części dróg żółciowych, które przebiegają poprzez głowę trzustki i pęcherzyka żółciowego. To jest standardowy zakres operacji. Niekiedy zachodzi konieczność poszerzenia zakresu operacji o sąsiadujące narządy. To budzi niezwykle dużo kontrowersji. Większość chirurgów uważa, że nie ma to sensu, że to nie poprawia rokowania, a zwiększa ryzyko powikłań. Wiemy na obecnym etapie, że warto poszerzać zakres zabiegu o wycięcie żył układu wrotnego, żyły kreskowej, żyły wrotnej. Możemy tym chorym nieco, nieznacznie poprawić rokowanie, poprawić szansę na wyleczenie. Technicznie istnieje także możliwość usuwania naczyń tętniczych. Natomiast tu prawie wszyscy są zgodni, że poprawa rokowania jest tak nieznaczna, a ryzyko powikłań tak znacznie rośnie, że raczej nie warto tego wykonywać. Bardzo częstą jest sytuacja, kiedy rozpoczynając zabieg, dochodzimy do punktu, w którym nie jesteśmy w stanie go kontynuować. Jeżeli wydarzyło się to, zanim dotarliśmy do punktu, z którego nie ma odwrotu, można podjąć decyzję o wycofaniu się z operacji i podaniu choremu chemioterapii neoadiuwancyjnej mającej zmniejszyć guz nowotworowy, dać pewną szansę na resekcyjność przy powtórnej operacji. Niekiedy tego rodzaju postępowanie rozpoczynamy nawet przed operacją. Niekiedy obraz badań takich jak tomografia czy rezonans magnetyczny, sugeruje naciekanie naczyń. W związku z tym u takich chorych przed operacją dajemy chemię z nadzieją, że nowotwór czasowo zmniejszony skutkiem działania chemioterapii będzie nowotworem resekcyjnym, będzie się go dało usunąć. To jedna z istotniejszych rzeczy, które dokonały się ostatnimi czasy w leczeniu nowotworów trzustki, przynoszących sporą nadzieję chorym, którzy dawniej byli uznawani za chorych z nowotworem nieoperacyjnym, nieresekcyjnym, czyli tak zwanych nowotworów typu borderline, granicznych. Jedną rzeczą, tak jak wspomniałem, jest etap resekcyjny. Drugą rzeczą jest etap rekonstrukcyjny. Po skutecznym, niepowikłanym wycięciu w mniejszym lub większym zakresie głowy trzustki, pozostałych narządów, zostajemy z czterema przewodami. Dwunastnicą bądź żołądkiem, z przewodem trzustkowym, drogami żółciowymi i pętlą jelita cienkiego. I to wszystko trzeba teraz ze sobą połączyć, tak ażeby stworzyć choremu szansę na w miarę normalne funkcjonowanie. Musimy wykonać zatem minimum trzy zespolenia. Pętlę jelita cienkiego należy doszyć do dwunastnicy lub żołądka i to jest tego rodzaju rekonstrukcja, która jakby nie budzi naszych obaw. To są zespolenia, które większość chirurgów przeprowadza w innych wskazaniach. Są one stosunkowo proste i stosunkowo mało obciążone powikłaniami. Musimy również tą pętlę jelita doszyć do dróg żółciowych. Tu problemów może być więcej. Wraz z poprawą techniki operacyjnej, z poprawą materiałów szewnych, te zespolenia stały się coraz bardziej bezpieczne, ale też
powiedzmy sobie uczciwie, natura nie stworzyła przewodu żółciowego po to, ażeby zrósł on się poprawnie z jelitem cienkim. W związku z czym wytwarzamy sytuację sztuczną, pewnego rodzaju protezę. I tu akurat w tym zespoleniu ryzyko powikłań już jest dość istotne. Zwłaszcza przecieków bądź późnych zwężeń prowadzących do żółtaczki, do uszkodzenia miąższu wątroby. Najgorsze jednak z naszego punktu widzenia jest zespolenie przewodu trzustkowego. To jest chyba największe nieszczęście okresu pooperacyjnego chirurgii trzustki i przyczyna największej liczby powikłań. Tu bowiem rzeczywiście wgojenie trzustki, czy to w jelito, co obecnie jest chyba najczęstszym sposobem robienia zespoleń, czy w żołądek, absolutnie nie zostało przewidziane przez naturę i bardzo często nie idzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Najbardziej obciążającym zabiegi na głowie trzustki powikłaniem są przetoki trzustkowe, czyli przecieki bardzo żrącego, mówiąc kolokwialnie, soku trzustkowego poza światło. To potrafi zdarzać się nawet w 50% przypadków, choć to już jest poziom niezwykle wysoki, właściwie nieakceptowany. Uważa się, że jeżeli tych przecieków jest w granicach kilkunastu procent do 20%, to jest poziom, nad którym możemy przejść do porządku dziennego. Leczenie tego rodzaju przecieków potrafi nastręczyć niezwykle dużo trudności i niestety powikłań, które bywa, kończą się śmiertelnie. Stąd w chirurgii trzustki właściwie niewiele jest optymizmu. Trudna diagnostyka, trudne rozpoznanie, trudna decyzja o leczeniu, niezwykle rozległy zabieg operacyjny, trudny technicznie, bardzo trudne decyzje śródoperacyjne, czy taki zabieg można wykonać, czy warto go wykonać, czy chory na nim skorzysta, czy warto poszerzyć zakres operacji i bardzo niełatwy, często wikłający się przebieg po operacji. W zasadzie nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien się za to zabierać, gdyby nie to, że jest to jedyna opcja terapeutyczna. Nie ma innej. W związku z czym, jeżeli mamy stworzyć tym chorym szansę, to jedyną szansą jest leczenie operacyjne. Niestety nie jest rzadkie, że cena za leczenie przeciwnowotworowe jest bardzo wysoka, że nie osiągamy sukcesu terapeutycznego. Jako że nie znamy tak naprawdę przyczyn raka trzustki, nie możemy mówić nic o profilaktyce. Skoro nie wiemy, skąd on się wziął, nie mamy jak mu zapobiegać. Niestety nie mamy również jak mówić o wczesnej diagnostyce raka trzustki. Nie mamy testów przesiewowych, nie mamy prostych badań, które pozwoliłyby rozpoznać ten nowotwór we wczesnym stopniu zaawansowania. To natomiast, co jest najbardziej frustrujące w raku trzustki, to co przysparza nieprzespanych nocy, to rokowanie. Niestety rozległość operacji, częstość powikłań bardzo rozczarowuje. Jeżeli mówimy o typowej operacji raka głowy trzustki, to mniej więcej 5%. Ten rozrzut jest dość duży w zależności od doświadczenia ośrodka, umiejętności operatora, wieku chorych, schorzeń towarzyszących, ale mniej więcej 5% to jest ten odsetek osób, które nie przeżywają leczenia operacyjnego. To może brzmieć dobrze, jeżeli nie przełożymy tych cyfr troszeczkę na bardziej zrozumiały język. 5% oznacza jedna osoba na 20. Jeżeli poszerzymy zakres zabiegu o wycięcie układu żylnego, podwajamy ten odsetek. To już jest wtedy 10% powikłań śmiertelnych. Jeżeli powiększymy zakres zabiegu o wycięcie układu tętniczego, potrajamy do mniej więcej 15%, co siódma osoba. Jest to niezwykle frustrujące dla chirurga, biorąc pod uwagę konieczność poświęcenia takiej operacji kilku, sześciu, ośmiu, bywa i 10 godzin, plus wszystkich reoperacji, przyjazdów do zabiegów, drenaży, nakłuć, pobytów na intensywnej terapii, bardzo intensywnego leczenia. Co my tak naprawdę zyskujemy u takich chorych? I tu znów niestety nie będzie wiało optymizmem. Przeżycia odległe w raku trzustki u chorych, którzy się nie powikłali, są stosunkowo niewielkie.
Jest to bardzo agresywny nowotwór. W bardzo wczesnym stadium wychodzi już poza trzustkę. Dość szybko daje przerzuty, czy to do węzłów, czy przerzuty odległe. Znów rozpiętość wyników odległych onkologicznych jest bardzo duża. Chyba najbardziej pesymistyczne wyniki określają szanse na trwałe wyleczenie na poziomie 5%. Wydaje się, że to są dane zaniżone z ośrodków bądź to operujących jedynie bardzo zaawansowane nowotwory, bądź ośrodków o nieco mniejszym doświadczeniu i mniej agresywnym podejściu. Wydaje się, że ten odsetek jest bliższy 10%, może 20%. Najlepsze ośrodki, do których bardzo często trafiają chorzy z bardzo małym zaawansowaniem nowotworu, podają 20-kilka%, góra 30%. To już napawa pewnym optymizmem, choć osiągnięcie aż tak wysokiego odsetka wyleczeń w praktyce jest niezwykle trudne. W praktyce tak wysokie odsetki możemy znaleźć w doniesieniach z ośrodków, które są znane z tego, że do nich kierowanych jest bardzo dużo chorych z nowotworami trzustki, a podejmują się leczenia jedynie stosunkowo mało zaawansowanych nowotworów. Co zatem tak naprawdę tym chorym dajemy naszym leczeniem? Najczęściej, niestety, jedyne, co możemy zaoferować, to wydłużenie czasu przeżycia. To nie jest przeżycie wolne od nowotworu. Ale trzeba też pamiętać, że jeżeli typowym rokowaniem nieleczonego raka trzustki jest okres kilku miesięcy, góra roku, wydłużenie do 2-3 lat, co jest możliwe dzięki leczeniu operacyjnemu, to już jest sukces, za który warto zapłacić tak rozległą i ryzykowną operacją.